Witamy, witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojo-Rojewski z jednej strony, po drugiej stronie Roki z Boki, wąż czterooki. Witam Cię serdecznie. Witam, witam Państwa bardzo serdecznie. Jaką Ty masz ładną pukawkę teraz. Jaka kolorystyka nietypowa jak na Ciebie. Słuchaj, gdybym był chamem, to bym powiedział, że najwyższy czas, by Twoja mama zmieniła szminkę. Nie, czy powiedzmy. To było takie złe. To było strasznie złe, ale to są efekty przebywania z gimperem. Słuchaj, więc. Wiesz, wiesz, gimper ostatnio chciał mnie jakoś tam, wiesz, przydisować na fanpage'u i powiedział. Co? Kurczę. Czekaj, zaraz sobie przypomnę, to powiem, bo mnie to rozwaliło, znaczy rozwaliła mnie moja riposta, nie? Czołga nam zabrali, powiem ci, stary. Mieliśmy, mogliśmy. A, co lubi Rojo w KFC? I takie, wiesz, znaczki na to, że trzeba zjechać ten i kubełek, nie? Odwołanie do pamiętnego śmietnika. A ja napisałem, a myślałem, że w dupę, ale w tym momencie byśmy się pomylili rolami. Słuchaj, dobra, kochani, żarci żarcikami. Wracamy Rock and Roll przed premierami gier, na które czekamy, które pojednają nas ponownie w bardziej oryginalnej scenerii niż Battlefield 4. Dobry, stary, dobry, wysłużony. Ale mamy dla Was, będzie to jeden z pierwszych materiałów. Dzisiaj mamy piątek, pojutrze niedzielę, będzie drugi materiał Rock and Roll. Ja się pogadam sobie o E3. Jak najbardziej. Na zasadzie, co nas ujęło, pozytywnie zmiażdżyło, czego być może zabrakło i co nas troszeczkę zasmuciło i zdystansowało. Rok, czy masz coś, co już ci się pojawiło w główce? Wiesz co, znaczy, po pierwsze tak, no, tam było kilka fajnych rzeczy od razu. Assassin's Creed Unity, wiem, że temat cię niespecjalnie interesuje. Niespecjalnie. Ale mi się bardzo spodobał. Far Cry 4, no wiadomo, będziemy mieli do czynienia z szaleńcem i na pewno będzie dużo fajnego strzelania. I mam nadzieję, że nie wyrucha nas Uplay tym razem i będziemy mogli dłużej pograć razem. No właśnie, właśnie, no to jest tragedia. Bo tam jest bardzo dużo fajnych opcji kooperacyjnych, że można nawet do singleplayera kogoś wezwać z przyjaciół i przejść sobie jakąś jedną misję, nie? Słuchaj, ja jestem zachwycony tym, co zobaczyłem w ramach The Division pod kątem wyposażenia, uzbrojenia, komunikacji, kooperacji, wsparcia na samym polu bitwy, jak i na destrukcyjnym otoczeniu w myśl, wiesz, rozwalaniu wszystkiego, dziury po kulach, odpadający tynk, efekty cząsteczkowe, światło, cień, wiesz, wygląd tego, klimat post-apo, gdzieś tam te elementy RPG w tle, prawda? Także myślę, że to będzie fenomenalna gra pod nas. I może dobrze, że nie pojawiła się w tym roku, bo w tym roku będziemy, myślę, mieli w co grać wspólnie także. Tak jest, tak jest. A wiesz, a propos The Division, to muszę ci powiedzieć, że to, nie, czy widziałeś ten trailer, taki timelapse, jak nagle się zmieniają czasy, jak wiesz, tam film zaczyna się w takim pokoju, gdzie jest rodzina. I tylko ich nie widać w ogóle ludzi. I nagle córka znika, gdzieś tam żona. Ja się popłakałem na tym trailerze, kurde, prawie. Cholera, ale ty mówisz w odwołaniu do jakiej gry, bracie? The Division, The Division. O cholera, to powiem ci szczerze, że nie. Ja swoją opinię oparłem o ten gameplay tam dłuższy. To raz. A dwa w... No jeśli twierdzisz, że tam jeszcze, wiesz, było grubiej pod kątem fabularki, no to wiesz, tylko zaostrzyłeś mój apetyt, nie? Nie, nie, piękny, piękny trailer, tam no, nie, tego się nie da opisać, Shit. No właśnie widzę, że tam was BMP brzydko pogonił. No, i on tutaj ten gnojek będzie tutaj krążył. Coś mi się wydaje po temacie. No ale nic, no zabrakło mi troszeczkę Briana Fargo. In Exile, takiego dodatkowego hype'a, być może bogatszej puli informacji o zbliżającym się w sierpniu Wasteland 2, jak i samej Bethesdy pod kątem Fallouta 4. No, ale to było, wiesz, tam cała masa ludzi czekała na to i cały czas były informacje, że jednak nie będzie. No nic, no tak jak mówię, wspomniany Far Cry 4 z propozycją kolejnego charyzmatycznego BDS-a rodem z Bonda. Filipiny, te klimaty, zobaczymy. Konwencja będzie bardziej trójki niż jedynki czy dwójki, także idealnie pode mnie. Mnie to bardzo cieszy i raduje. Dragon Age Inkwizycja nabiera rumieńców. Fantastycznie wyglądają te walki. Tak, zarys fabularny, widoki niesamowite. To nie powiem. Ja,
O Dragon Age'u zrobię jeszcze osobny materiał, bo coraz więcej wiadomo na temat tej gry. Mass Effect też który wiesz tam jakby z myślą o tym nowym silniku, o Frostbite, nie? Aha. No to tam jakby obszary, które mogą się powiększyć, no dużo więcej będzie można robić w ramach tej misji. To nie będzie takie ograniczone, jak musiało być na Unrealu. Więc zapowiada się naprawdę bardzo interesująco. No miejmy nadzieję, wiesz jak to jest z elektronikami, nie? My ich lubimy, ale jesteśmy świadomi też tego, że oni mają taki posrany cykl wydawniczy, że to niestety źle wpływa na większość produkcji, które wydają ostatnio. Zgadzam się. Ja jestem zażenowany na razie, wiesz, skakaniem na kasę, wiesz, ich wykonaniu, odcinaniem kuponów i tak dalej. No, jak mi spieprzą Dragon Age'a, to nie chcą mieć w roju wroga. Po prostu. Od razu mówię. Wiesz, ja myślę, znaczy jest istotny powód, dla którego nie nagrywamy tego dzisiaj programu w ramach Battlefield Hardline. Absolutnie, ja nie chcę sobie psuć humoru. Ja, jeżeli chodzi, wiesz, właściwie, no, może jest to warte wzmianki, może trochę nie w temacie, chociaż to też był fragment E3, więc może... Wiesz, jest to połączenie idei Heistu, tak, czyli Payday 2, troszeczkę, wiadomo, znaczy mi to przypomina po prostu jakiś taki tryb, który powinien być darmowy do Battlefielda 4 z nakładką Battlefielda 3. Wiesz, o co chodzi, nie? Popularna opinia. Jako tryb dodatkowy spoko, ale jako pełnoprawny program, no to znów mamy, że coś za szybko chcą wydać, tak jak to było z 4 i tak jak to było z Dragon Age'em 2. No. Wiesz co, jeżeli ja mam być szczery, to ja jestem... Znaczy, mi się bardzo podoba pomysł na tą grę. Ja od czasu Counter-Strike'a czekałem na coś takiego w nowoczesnym jakby oprzyrządowaniu. Sama rozgrywka mi się podoba, tylko ja niestety boję się, że to jest za szybko, kurde, że znowu tak, będzie produkt, tak. Po pół roku dopiero będzie sprawny. Bo o ile w betę można pograć i gra się bardzo przyjemnie, to po prostu boję się, bo Battlefield... Wiesz, można co roku wydawać singleplayera, takim jaki jest na przykład Assassin's Creed. Natomiast wydawanie multiplayera, który wymaga całej masy testów i dużo większego zaangażowania, raz rok po roku, no to jest kicha. I to Battlefield 4 to pokazał, że to było za wcześnie. Przynajmniej pół roku za wcześnie. No. Inna sprawa, że się trójką jeszcze nie nasyciłem wtedy, kiedy wyszedł. No dobra, to bym mógł narzekać, nie? Znaczy, jasne. Ogólnie pomysł mi się bardzo podoba, natomiast strasznie się martwię o wykonanie. No zobaczymy, wiesz, ja na razie się tam tematem nie podniecam w żadnym wypadku. Powiedzmy, są gry, na które bardziej czekam. Trochę zawiodłem się na Lords of the Fallen, wiesz, jakoś wydaje mi się ta gra taka bardzo ociężała i nie podoba mi się specjalnie tendencja troszeczkę takiej modły na Demon Souls i tak dalej, to znaczy, że idziemy w taki ultra hardcore, wyśrubowany poziom trudności. I pojawiła się bodajże chyba nowa marka, która znów do tego będzie aspirować. Lords of the Fallen też ma być w klimacie gry niełatwej, tak? Nie podoba mi się ta tendencja, szczególnie w sytuacji gatunku, jakim są gry fabularne. Wiesz, o co chodzi, nie? I tyle, ale tak jak mówię, no... W przyszłym roku mamy The Division wspomniany, mamy Mad Maxa, tak? Będziemy mieli wspaniałego Wiedźmina. W ogóle pomijam Wiedźmina na E3, bo to jest w ogóle mega pewniak i... Coś, to też wymaga osobnego materiału. Ja prawdę powiedziawszy, cały czas zbieram materiały wideo, bo te, które były pokazane na E3 są atrakcyjne, tylko one wizualnie są słabe, więc ciągle czekam to. Rozumiem. Ciągle czekam na to, ale no Wiedźmin, no wiadomo, no to musi być hicior, nie? A propos Dragon Age'a, o którym mówisz, ja myślę, że obiecujące jest to, że jednak ten cykl produkcyjny jest dosyć długi, wiesz? Że tam nie ma... Że to nie ma tego, że to jest jakoś szybko wydawane czy coś, nie? Że może, no nie wiem, może taka duża korporacja jak Electronic Arts też się uczy na błędach, no można liczyć na to, nie? Chociaż Battlefield niestety nie jest tego dowodem. Ale słuchaj, jako że opowiadamy sobie o Battlefieldzie, to może warto wspomnieć o Call of Duty, bo ja nie wiem jak u ciebie, ale... Dobrze, właśnie widzisz, bardzo dobry motyw, no słucham cię. Ja za każdym razem, jak słyszę o nowej grze Call of Duty, to jestem pełen nadziei. To mi się nie zmieniło. Ja wiem, a ja jestem pełen przerażenia, wiesz. No chyba, że wrócą do II wojny światowej, wiesz, którą starał się jakoś ogarnąć Enemy Front. Wyszło średnio, ale nie tragicznie, w żadnym wypadku. Właśnie, to też jest, no ale to już to zaraz potem, potem do tego przejdziemy. Wiesz, i gdyby były znów powrót do korzeni, czyli pierwsze Battlefieldy, pierwsze medale, pierwsze kody, to spoko. Ale powiem ci, nie wiem, czy kupili mnie postacią Kevina Spacey'ego, gdzie żyje nim jeszcze po House of Cards.
Tak. Ale uważam to za dosyć interesujący patent i mam wrażenie, że wreszcie zmieni się fizyka, mechanika, silnik graficzny i jakoś specjalnie znów te futurystyczne realia nie będą działały na mnie zniechęcająco. Tylko to może być naprawdę coś fajnego i bardzo urzekły mnie, wiesz, te inteligentne granaty, jakieś takie specyficzne pukawki, te rozkładane tarcze absorpcyjne. Tak, jest kilka fajnych patentów, wiesz? Zobaczymy. Ja podchodzę z dystansem, bez hype'u, także wiesz, nie będzie mi smutno, jeśli wyjdzie kupa, jeśli wyjdzie coś fajnego, to będę mile zaskoczony. Koniec, kropka. No. Wiem, o czym mówisz. Ja... Cholera, no właśnie, to jest coś takiego, nie? Jeżeli chodzi o Call of Duty, to ja jestem trochę zwolniony z takiego, wiesz, z tego hype'u, nie? Jeżeli będzie dobrze, to będzie dobrze. Ja osobiście lubię tą konwencję science fiction, po prostu, bo lubię, bo jestem fanem tego przez całe życie, wiesz, te wszystkie książki i tak dalej, więc to mi nie przeszkadza. Aha. Ale faktycznie jakoś też mnie zadziwia to, że mimo takiego dużego zapotrzebowania na rynku, nikt nie próbuje się zabawić w tą drugą wojnę światową, bo mówię o tytułach takich znanych i znanych markach. Boją się tego tematu, czy co? Cholera wie, trudno jest mi powiedzieć. Rokens, coś jeszcze na temat E3, co cię tak, wiesz... No konferencja Ubisoftu. Ubisoft pozamiatał, tak? I to w ogóle bez dyskusji. Uważam, że najpierw był Ubisoft, a potem była przepaść, długo nic. Wiesz, on miał pewniackie marki, bardzo fajnie przygotowane pokazy, prezentacje, bardzo dobry komentarz i jakość tego wszystkiego, także wiesz, no i Assassin, i Far Cry, i Division, no o czym my tu gadamy, tak? Wiadomo, o co chodzi w tym wszystkim. Ale wiesz co, o jednej rzeczy chciałbym też jeszcze powiedzieć, bo jakby cały czas deweloperzy sięgają po rozgrywkę multiplayer w ramach single playera, nie? To ma swoje plusy i minusy. Natomiast podobało mi się to, co pokazuje Ubisoft, ponieważ kiedy oni pokazują Assassin's Creed'a i kiedy pokazują Far Cry 4, to podają przykłady takiej bardzo niezobowiązującej współpracy w ramach kooperacji w ramach single playera. To znaczy, masz na przykład w Far Cry'u do oczyszczenia jakiś obóz, więc sobie zapraszasz przyjaciela, czyści się razem ten obóz, a on potem wraca i się zajmuje innymi sprawami. Nie? Zajebiście. To jest taki typ sytuacji, kiedy na przykład wiadomo, że nam się bardzo ciężko zgrać, żeby coś ponagrywać, obaj mamy zajęcia, obaj mamy różne zobowiązania. Rodziny i tak dalej, wiadomo. Więc trudno nam na przykład nagrać całego Far Cry'a razem, bo to nie wchodzi w rachubę. Ale nie widzę powodu, w którym na przykład ty nagrywasz Far Cry'a i robimy razem jedną wspólnie misję. To w ogóle nie przeszkadza w niczym, a jest... Nie widzisz problemu, no. Nie powodu. Okej, wiadomo, no, o co chodzi. Nie widzę problemu. No. Nie, no to słuchaj, na pewno jakoś, wiesz, ogramy sobie ładnie temacik, żeby było fajnie. Znaczy, podoba mi się coraz większy nacisk na tryby kooperacyjne w grach, tak? Ubisoft bardzo sobie fajnie radzi z tematem. Ale cieszę się, wiesz, że myśmy weszli na tego YouTube'a w momencie, kiedy to troszeczkę kwitło, tak? Niewinnie starało się przebić jako stały patent w grach. I teraz już są tylko takie motywy, tak? Może skoro, bo filmom i serialom poświęcimy następny odcinek, ten niedzielny pojutrze. Teraz, zostając jeszcze troszeczkę w temacie gier, no to co będziemy grać dalej razem, tak? No na pewno ogramy sobie, nie wiem jak się w to nam będzie grało, na pewno spróbujemy sił w tej grze Divinity, oczywiście sen, zawsze mówię sen, zawsze, a to jest sin, grzech pierworodny, zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno pobawimy się troszeczkę w ramach Sniper Elite V3, to w ogóle bez dyskusji, jest. Tym bardziej, że jesteśmy w Polsce patronami medialnymi, tak to nazwać? Tej produkcji. I przekonałeś... Division, Division to jest za rok, tak? Wydaje mi się, że ten Evolved będzie szybciej? Evolved. To się nieźle zapowiada, bo to jest świetny patent na walkę, wiesz, przeciwko widzom. Tak, wiesz, bo tu jest... Kiedy gramy multiplayer i ja jakby streamując jestem tego przykładem, widzowie strasznie lubią polować na streamera. To może wynikać z sympatii, czasami wynika z antypatii, ale tak jest, nie? Aha. I teraz w ramach Evolve można sobie pograć tak, że to polowanie jest uzasadnione jak najbardziej, nie? Że ja jestem bestią, którą gracze muszą ścigać, nie? I to mi się strasznie podoba, bo to jakby tą naturalną potrzebę ludzi usprawiedliwia, nie? Wywaliło nas w ogóle z drużyny, ci powiem. Teraz musiałem znów do ciebie przesiąść. Aha, okej.
ale ta gra lubi robić takie wesołe jazdy. Słuchaj, jeszcze powiem ci oprócz Wastelanda 2, na którego czekam, robiąc sobie teraz hype'a wersją alfa gry Under Rail. A cóż to jest? Under Rail to jest wersja alfa gry. Słuchaj, taki troszeczkę Fallout 3 na silniku, na troszeczkę ulepszonym silniku Fallouta 1 i Fallouta 2. Słuchaj, dokładnie ten sam motyw, też jesteśmy w takim magazynie, bunkrze, wychodzimy gdzieś tam, musimy tam coś reaktywować. Bardzo sympatyczny rozwój postaci, fajna kreacja, perki co level do wyboru, wiesz, mnóstwo czynności, potężny crafting wszystkiego. Wiesz, oczywiście, no to jest tylko dla hardkorowych ortodoksów i mega fanatyków postapo. Aha. Falloutów i postnuklearki, bo grafika może działać ultra zniechęcająco. Ale powiedzmy tutaj ta oldschoolowa mechanika plus gatunek plus moje ulubione uniwersum daje mocną mieszankę, tak? Ale tak jak mówię, no to na razie, wiesz, tak na spokojnie. Ale ma wyjść, przyjacielu, gra Sacred 3 jakoś pod koniec lipca albo na początku sierpnia. Ja to właśnie nieźle, no. Ja teraz właśnie przygotowałem, także was jutro, na jutro oczywiście serdecznie zapraszam na sentymentalnie przez gry o 12, bo trochę musiałem się napracować nad wstępniakiem standardowym. Myślę, że zdmuchnie was w przenośni dosłownie z powierzchni ziemi. Ale będę chciał robić sentymentalnie przez gry z jakiejś starszej gierki, której to kontynuacja będzie na dniach, jak się to mówi. I będę chciał wakacje przed Sacredem. Właśnie wakacje przed Sacredem 3 zrobić sentymentalnie przez gry z Sacreda, a przed Dragon Age'em Inkwizycją zrobić sobie sentymentalnie z pierwszego Dragon Age'a. A to bardzo dobry pomysł, bo to temat jest wtedy zawsze dużo bardziej interesujący. No robię hype'a, tak samo jak zrobiłem przed premierą najnowszego Tomb Raidera, Tomb Raidera 2 sentymentalnie, tak? Bo to wiesz, ludziom przypomina i jest powiedzmy fajnie umieszczone w czasie wydawniczym, nie? Tak. A lubimy wracać. Często jak jest, jest coś takiego, jak jest, się mówi o Dragon Age 3, to ja ciągle myślę, żeby sobie odpalić jeszcze raz Dragon Age. No, ja sobie ostatnio prywatnie przeszedłem z bardzo fajnym dodatkiem Przebudzenie. A no, no, Przebudzenie było świetne. W ogóle no. Dragon Age 1 był świetny. No. I uważam, że to jakby... W odróżnieniu do większości tytułów, to ten dodatek, ten DLC naprawdę mocno poprawiało grę. Nie, fajne wydanie, wiesz, nie jakieś tam marne DLC, tylko pełnoprawny dodatek, wiesz, pudełkowy. No, z levelami i tak dalej, tam no, wprowadzającymi. Ale też zajebistymi, stary, pod mojego ciężko zbrojnego dual wielderowca, umiejętnościami takimi bardzo atrakcyjnymi, nie na siłę. Tylko naprawdę, tak. Mega wypaść. Także kochani, reasumując E3, poznaliście naszą taką wstępną opinię. Być może gdzieś tam ten temat się jeszcze będzie przeplatał. Troszeczkę o grach, na które Duet czeka, a wszystko to w środowisku gry Battlefield 4 rok. Dziękuję ci serdecznie. Zapraszamy już pojutrze na materiał i pogadamy sobie między innymi o grze o tron. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hej.